Mam wielką radość w swoim sercu. Mam wielką radość w swoim sercu. Że opäť mogę widzieć wasze twarze. Że na nowo mogę oglądać wasze twarze. Bardzo jestem wdzięczny, żeśmy wczoraj mogli zażyć taki krásny, zvláštny dzień. Cieszę się, jestem wdzięczny, że wczoraj taki szczególny dzień mogliśmy przeżyć. Bardzo jestem wdzięczny za waszego pastora. Jestem bardzo wdzięczny za waszego pastora. Przy dzisiejszym rozmowie zme właśnie zistili, że my bardzo blisko zme współpracowali kiedysi. Przy porannej rozmowie stwierdziliśmy, że kiedyś bardzo blisko współpracowaliśmy. A jakie to zvláštne, że Bóg proste spaja swoje cesty. I jakie to jest niezwykłe, że Pan Bóg łączy swoje drogi. A tak sa veľmi potešilo dnes ráno moje srdce, že tak veľmi blízko som srdcom k vášmu pastorovi. I tak się pocieszyłem tym dzisiaj rano, że jestem tak blisko swoim sercem w stosunku do waszego pastora. A i k tomuto spoločenstvu. I do tej wspólnoty. Viete, Boh nie myśli tak, ako myśli człowiek. Wiecie, Pan Bóg nie myśli tak, jak myśli człowiek. Práve dnes som rozprával jeden príbeh. Właśnie dziś opowiadałem takie wydarzenie, że mal som na programe určitú cestu vybaviť niečo v obchode, vybaviť niečo na úrade a potom ísť na poštu. I miałem taký plan, żeby jednego dnia załatwić coś w sklepie, w urzędzie, później jeszcze na pocztę pojechać. A tak som si to naplánoval, aj tak som to mal cestou všetko. I tak miałem to zaplanowane i wszystko po drodze. A naraz mi Duch Svatý hovorí, nepôjdeš tak, ako si si to ty predstavil, ale najprv pôjdeš na poštu. I nagle Duch Święty mi powiedział, nie zrobisz tego tak, jak sobie to zaplanowałeś, ale najpierw pójdziesz na pocztę. A hovorím, Panie, ale mnie to nie dáva zmysel. Ale ja mówię, Panie, jakoś nie widzę w tym sensu. Ale ťa posluchnem. Ale usłucham cię. Tak som obišiel všetky tie cesty. A więc przeszedłem całą tą drogę. A išiel som na tú poštu. I poszedłem na pocztę. Pred dverami pošty stáli dvaja ľudia. Przed drzwiami na pocztę stało dwóch ludzi. A ten jeden brat tomuto človeku svedčil o Pánu Ježišovi. I jeden, ktorý okazał się bratem, on głosił Ewangelię drugiemu przy drzwiach tej poczty. A ten človek už viackrát počul o mojej službe. I ten človek už viacej než jeden raz słyšal o mojej službe. A naraz prišlo do rozhovoru brat Barkoci. I nagle v rozmowie zabrzmiał brat Barkoci. A tento priateľ hovorí, no už toľko počujem o tom Barkocimu, tak rád by som ho stretol, tak rád by som ho videl. I ten przyjaciel mówi do tego drugiego, no už tyle razy o tym Barkocim słyszałem, v końcu chętnie bym go spotkal osobiście. Oni stáli pred tou poštou. Stoją przed tą pocztą. A ja som práve vystupoval z auta. A ja właśnie wysiadałem z samochodu. A ako on hovoril, že ja by som rád sa stretol s týmto človekom. I jak on povedal, chętnie spotkałbym się z tym człowiekiem. Práve vtedy som prišiel k ním. Właśnie v tym momencie do nich podszedłem. A ten človek hovorí, no pozri, tu ho vidíš, akurát ide k tebe. Ten človek mówi, no zobacz, tu go widzisz, idzie naprzeciwko ciebie. Viete, obyčajná vec. Viete, taká zvyklá rzecz. Ešte ten človek ani nepovedal, čo je túžba v jeho srdci. Ešte ten človek práve nezdążil povedať, čo je spragnením jeho srdca. Už Boh mi dopredu povedal, že pôjdeš najprv na tú poštu. Už včesnej Pán Boh mi povedal, najprv pôjdeš na poštu. A ja som posluchol vedenie Ducha Svatého. A ja posluchajem prowadzenia Ducha Świętego. A tomu človeku to bolo tak mocné svedectvo. A dla tego człowieka to było tak mocne świadectwo. Že on ten človek oddal svoj život Pánu Ježišovi. Že ten človek oddal svoje życie Pánu Jezusovi. A dnes je verným nasledovníkom Pána Ježiša. Dzisiaj jest wiernym naśladowcą Pana Jezusa. A je moim spolupracovníkom. I jest moim współpracownikiem. Proste to človek nevymyslí. Človek by tego nevymyslil. Človek môže len posluchnúť Boha. Človek môže tylko usłuchać Boga.
może się dostać do určitego planu, Bożego planu. Może wejść w taki niezwykły Boży plan. Ale to jest nie tylko krótkodobny plan. Ale to nie jest taki plan krótkoterminowy. Ale to jest długodobny plan. Ale to jest plan długoterminowy. Ako człowiek może dostać się do takiego Bożego długodobnego planu? W jaki sposób może człowiek wejść w taki długodystansowy Boży plan? Wiesz, wspominam si. Wiesz, przypominam sobie. Kiedy som bol malý chlapec. Kiedy byłem małym chłopcem. Podľa moich rodičov bol som veľmi neposlušný. Według moich rodziców byłem bardzo nieposłuszny. Ale ja som veľmi túžil po Bohu. Ale ja bardzo tęskniłem za Bogiem. A moja matka ma dennodenne bila. A moja matka każdego dnia biła mnie. Ona si przeczytała wierszyk w Biblii. I ona jeden wiersz w Biblii przeczytała. A tam było napisane, że było napisane w tym miejscu: nie odnimaj od chłopca palicu. Nie odejmuj rózgi od chłopca. A ona proste ona si powiedziała, ona będzie napełniać Boże słowo. Ona powiedziała, że będzie wypełniać Boże słowo. Także każdy dzień som dostał. A więc każdego dnia tu swoją wysłuszkę. Swoje wynagrodzenie otrzymałem. A kiedy już jeden dzień som nie dostał. A jeżeli zdarzył się taki dzień, że nie oberwałem. Tak som sa pytał, co, jaki świętok jest dneska, że mama mnie nie zbiła. To wtedy pytałem, jakie święto jest dzisiaj, że mama mnie nie zbiła. Ja som bol taki nieposłuszny, zły chłopiec. Ja byłem takim nieposłusznym, złym chłopcem. Ale moja matka nie wiedziała. Ale moja mama nie wiedziała. Że kiedy wszyscy odeszli z domu. Że kiedy wszyscy poszli z domu. Ja som sa presvedčil, po celom dome som prešiel a videl som, že nikto nie je doma. Ja się przekonałem, przeszedłem cały dom, żeby sprawdzić, czy na pewno nikogo nie ma w domu. Ja som kľakol na swoje kolena. Ja klękałem na kolana. A kričal som k Bohu. I krzyczałem do Boga. A hovoril som mu, Bože. I mówiłem, Boże, ja Cię hľadám celým srdcom. Szukam Cię całym moim sercem. Daj sa mi nájsť. Pozwól mi się znaleźć. A tak som kričal, że aż proste to triaslo tym domom. Tak krzyczałem, że aż ściany w domu się trzęsły. A plakal som. I płakałem. A volal som na Boha. I wołałem na Boga. A ja som nevedel, že už Boh ma hľadal. Ale ja nie wiedziałem wtedy jeszcze, że Pan Bóg już mnie szukał. A że On ma zahrnul do swoich planów. I że On mnie wpisał, wkomponował w swoje plany. Chcę Ci powiedzieć, brat mój, sestra moja. Chcę Ci powiedzieć, mój bracie i siostro. Nie zależy na tym, co si myślą o Tobie ludzie. Nie chodzi o to, co o Tobie myślą ludzie. Ludzie si mogą mieć tu najgorszą mienkę o Tobie. Ludzie mogą mieć na Twój temat najgorszą opinię. Moja matka mi mówiła, Ty si ten, który ma położyć do grobu. Ty ma zniczyć. Moja mama ciągle mówiła, Ty jesteś tym, który zapędzi mnie do grobu. Bo zniszczysz mnie. A preca niekomu som bol zácny. Dla Boga byłem cenny. A kiedy przyszło 15 roku w moim życiu. I kiedy doszedłem do 15 roku życia. Przyszedł jeden Boży służobnik, który był pełny Ducha Świętego. Przyszedł jeden Boży sługa, który był pełen Ducha Świętego. A on w mocy Ducha Świętego głosił Ewangelię. I on głosił Ewangelię w mocy Ducha Świętego. A wiecie, jak on kazał to Boże słowo? I wiecie, kiedy on głosił Boże słowo? Ja som sa úplne zabudol na tom zhromaždení. Ja zupełnie na tym nabożeństwie się zapomniałem. A ja som myślał, że wszystko to, co on każe, to mówi ku mnie. Ja myślałem, że wszystko, co on głosi, to mówi do mnie. Ja som wobec stracił pojem o tym, że tam jest mnóstwo ludzi. Ja zupełnie straciłem świadomość tego, że tam jest wielu ludzi. A ja som wnímal, jako Bóg mówi do mojego serca. I czułem, jak Bóg mówi do mojego serca. A we mnie, co boli ty demoni, a te diabolskie mocy, to wszystko wyskakowało. I wszystkie demony i diabelskie moce, które we mnie były, to wszystko ze mnie wychodziło. A kiedy padła wizwa. I kiedy rozbrzmiało wezwanie. Kto chce nasledować Pana? Kto chce nasledować Pana Jezusa? Ludzie išli do przodu. Ludzie szli do przodu? Ale ja som ostal sedieť. A ja siedziałem dalej. Nie preto, że by som neposlúchal. Nie dlatego, że byłem nieposłuszny tej wizwy. Nie, że nie usłuchałem tego wezwania. Ale ja som mal rozhovor z Bohom. Ale ja miałem rozmowę z Bogiem. Hovoril som mu, Bože. Ja mówiłem do Niego, Boże. Ty wiesz, że ja som nie hoden to Twojego powołania. Ty wiesz, że nie jestem godny tego powołania. Że som najgorszy z tych ludzi. Że jestem z tych ludzi najgorszy.
A keby som ti teraz niečo sľúbil, Bože. I gdybym ci, Boże, teraz coś obiecał. Ja wiem, że to nie wiem spełnić. Ja wiem, że nie jestem w stanie tego wypełnić. Wiem, że by som ťa sklamal. Wiem, że bym cię zawiódł. A wiem, że by som ťa zranił. I wiem, że zraniłbym cię w ten sposób. A tak, Panie, tu ako sedím. I Panie, tak jak tutaj siedzę. Ja ci tu dávam svoj život. Tutaj oddaję ci moje życie. Pomóż mi, Panie. A tak som nevyznal pred všetkými. Nie zrobiłem wyznania wobec wszystkich. A presne to sa stalo, čo som Bohu vyznával. Ale dokładnie to się stało, co Bogu wyznałem. Na drugi dzień. Następnego dnia. Już ako keby som zabudol, že som niečo prežil. Już jakbym zapomniał o tym, że coś przeżyłem. Ďakujem. A išli sme na prechádzku s jedným človekom. I šedłem na spacer z jednym człowiekiem. A rozprávali sme sa o všelijakých veciach. Rozmawialiśmy o różnego rodzaju rzeczach. A stretli sme sa s jeho priateľom. I spotkaliśmy jego przyjaciela. A hovorí, kto je tento chlapec? I on zapytał, kto to jest ten chłopak? No to je Alexander. To jest Alexander. A včera prijal Pána Ježiša do svojho srdca. I včera prijal Pána Jezusa do svojho srdca. Hovorím, no odkiaľ to ten vie? Ja som to nikomu nepovedal. Ja mówię, ale skąd on to wie? Przecież ja tego nikomu nie powiedziałem. A pýta sa ma tento človek, áno, tak je to. I ten človek pýta, rzeczywiście tak się stało? A ja som nemohol povedať, že nie, lebo v srdci som to povedal Pánu. No, ja nie mogłem powiedzieć, że nie, bo ja to w sercu Panu powiedziałem. A ja som povedal, áno, tak je to. I powiedziałem, tak, tak się stało. Boh ma obklúčil odpredu aj odzadu. Pan Bóg osłonił mnie i z przodu, i z tyłu. A wtedy, keď som prišiel znovu domov, i wtedy, kiedy wróciłem znowu do domu, padol som na svoje kolena, klęknąłem na kolana, a som povedal, Bože, ty si ma obklúčil odpredu aj odzadu. I powiedziałem, Bože, ty mnie osłoniłeś i z przodu, i z tyłu. Ty poznáš moje stávanie i líhanie. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Ty wiesz moje przemyślanie. Ty znasz moje myśli. O Panie, odpuść mi. Panie, wybacz mi. Że len jeden dzień przeszedł, a już som zabudol. Że tylko jeden dzień minął, a już zapomniałem. Ale dziękuję, że ty si nie zabudol. Dziękuję, że ty nie zapomniałeś. A tak som prosił Pana Jezusa. I prosiłem Pana Jezusa. Panie, stóp do mojego serca. Panie, wejdź do mojego serca. Zajmij tron mojego serca. Zajmij tron mojego serca. Bądź moim Panem i bądź moim Bogiem. Bądź moim Panem i Bogiem. A Panie, i Panie, keby som ja zabudol na Teba, ja o Tobie zapomniał, Ty na mnie nie zabudnij. Nie zapomnij Ty o mnie. Keby som ja odišiel od Teba, gdybym ja od Ciebie odszedł, Ty pod za mną, Panie. Ty chodź za mną, prosím Panie. Ťa. Proszę Cię. Ty wiesz, jaki som niewierny. Wiesz, jaki niewierny jestem. Ty wiesz, jaki som stracený. Wiesz, jaki jestem zgubiony. Ty wiesz, jaki som zlý. Wiesz, jaki jestem zły. O Boże, nie niechaj ma zahynąć. Boże, nie pozwól mi zginąć. Tak to som za modlił. Tak się modliłem. A nie wiedział som, że prawie ale wtedy som sa znovu zrodil. I nie wiedziałem tego, że właśnie wtedy narodziłem się na lebo nowo. Bo wtedy moje wnętrze, sa celé vydalo Bohu. Całe do závislosti Bożej. Oddało się Bogu w zależność od Boga. Wiecie, znowuzrodzenie to nie są len náboženské úkony, ktoré my prežívame. Novozrodzenie to nie są religijne czynności, które wykonujemy. Ale znowuzrodzenie je jeden tajemny dotyk Boży. Nowozrodzenie to jest taki tajemne Boże dotknięcie, gdzie sa staniesz úplne závislý už len na ňom. Kiedy staniesz się zupełnie zależny od Niego. To jest tajemstwo, co wam mówię. To jest tajemnica, o czym wam mówię. A od tej chwili. I od tej chwili. Ten niezodpowiedni chłopiec. Ten nieodpowiedzialny chłopak. Ten, o którym matka mówiła, że jest zły, a że zniszczy cały jej ten, život. Ten, o którym matka mówiła, że jest zły i zniszczy jej całe życie. Naraz jako owieczka išla za swoim pasterzem. Nagle idzie jak owieczka za swoim pasterzem. A zobrał som to ważne. I poważnie to potraktowałem. Wiecie, Bóg nie pracuje jako udrżbar. Pan Bóg nie pracuje jak udrżbar, ten, który ma braśniu, taszku, a chodzi a naprawa len jakie rzeczy. Pan Bóg nie pracuje jak taki człowiek, który takie wędrowne usługi wykonuje.
Ale Pan Bóg pracuje jako twórca. Ale Pan Bóg pracuje jako stwórca. On ma swoje jako ktoś, kto tworzy. Pewne plany z twoim żywotem. On ma takie pewne, zdecydowane plany dla twojego życia. Uwier tomu. Uwierz w to. Ja wiem, że zacytisz słaby. Wiem, że czujesz się słaby. Ja wiem, że ty sam sobie nie wierzysz. Ja wiem, że ty sam sobie nie ufasz. Ale tak to mówi twój Pan. Ale twój Pan mówi tak. I ja cię preformuję. Ja cię przemienię. Poddaj się do mojego wedenia. Poddaj się pod moje prowadzenie. A oczekawaj na mnie. I oczekuj na mnie. Nie uciekaj przede mną. Nie uciekaj przede mną. Ale pójdź za mną. Ale pójdź za mną. Nasleduj mnie. Naśladuj mnie. Bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy. A wyczekaj czasu. I wyczekuj tego czasu. A ja cię powiedzę. Poprowadzę cię drogą. Otworzę ci wielkie tajemstwa. Otworzę przed tobą wielkie tajemnice. Wielkie poklady skryte od wieków ci otworzę. Otworzę przed tobą wielkie skarby przez wieki ukryte. A ty tak sa będziesz dziwać jako Alicka w Ríši divov. Ty będziesz tak zdumiony jak Alicja w Krainie Czarów. Będziesz widzieć nowe rzeczy. Zobaczysz nowe rzeczy. Uwidzisz nowe skryte rzeczy. Zobaczysz nowe ukryte rzeczy. A te rzeczy będą dla ciebie przygotowane. A te rzeczy będą przygotowane właśnie dla ciebie. Wiecie, po mnogich rokach naśladowania Pana Jezusa. Wiecie, po wielu latach naśladowania Pana Jezusa. Ja sam zistil, że skutecznie Pan Jezus Chrystus miał pre mnie przygotowane skryte tajemstwa, które nikomu nie odkrył, ale odkrył mnie. Stwierdziłem po latach, że Pan Bóg o wiele wcześniej miał przygotowane dla mnie drogi, tajemnice, które na mnie właśnie oczekiwały, bo On dla mnie je przygotował. A tak to ma Bóg przyprawione pre ciebie swoje skryte poklady. I Pan Bóg dla ciebie ma przygotowane, ukryte swoje skarby. To wszystko czeka na ciebie. To wszystko oczekuje na ciebie. Ale bądź mu wierny. Ale bądź mu wierny. Bądź trpezliwy. Bądź cierpliwy. Bądź znaszalny. Bądź znaszający. Odpuszczaj. Wybaczaj. A jak już tak jak przeżywa, że mnoho si zbabral. A jeżeli masz takie wrażenie, że już zbyt wiele zniszczyłeś. A przy tym czujesz, że si już dłuższy czas chrześcijanom. A równolegle czujesz, że już długo jesteś chrześcijaninem. A wiele wszelicho si zbabral. I wiele rzeczy zniszczyłeś. Wraca k niemu. Wróć do niego. Chodź späć. Chodź z powrotem. Wraca k niemu. Wróć do niego. A to jest zaruka. Bo to jest gwarancja. Kiedy ty się wrócisz k niemu. Jeżeli wrócisz do niego. Do jego bliskości. Do jego bliskości. Że on cię powiedzie. Że on cię poprowadzi. Poprosim Biblię. Ja by som teraz poprosil milého brata. Proszę mi jego brata. Aby si przeczytał z proroka Ezechiela. Aby przeczytał z proroka Ezechiela 47. kapitolu a prvých 12 veršov. Ezechiel 47. kapitola. Ezechiel 47. rozdział a prvých 12 veršov. I pierwszych 12 wierszy. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskiwała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie można było przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy?
Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą tam stać nad nim, od En-Gedi do En-Eglaim, tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc rodzić będą świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście na lekarstwo. Potiaľ to czytanie Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Hovoriliśmy o tom, mówiliśmy o tym, że kiedy ty jako chrześcijan przeżywasz już určité veci, że ty już jako chrześcijanin przeżywasz różne rzeczy, a tak widzisz, że to twoje chrześcijaństwo nejak zlyháva. I widzisz w tym, że to twoje chrześcijaństwo zawodzi. Ty sa musíš niekde vrátiť. Musisz gdzieś wrócić. Vrátiť tam na ten začiatok. Musisz wrócić na początek. Viete, sú niektorí ľudia, wiecie, są niektórzy ludzie, którzy przeszli tą úzką bráną, przez wąską bramę, ale prepašovali si nejaké veci. Ale przemycili tam jakieś rzeczy. Nejaké svoje koníčky. Jakieś swoje koniki. Záľuby. Svoje zamiłowania. Alebo určité nejaké svoje osobné powiązanosti. Albo jakieś osobiste rzeczy, którymi byli związani. A idą za Pana. I idą za Panem. A nie funguje im to chrześcijaństwo. I to chrześcijaństwo im po prostu nie działa. Jednoducho nie przynosi to owoce. Po prostu nie przynosi to owocu. Widzi wiele padów, wiele nieuspechów. Widzą wiele upadków i braku sukcesu. A widzia to, że jako kiedy to ich chrześcijaństwo nie miało ten zmysł, pre który ich Bóg powołał. I oni stwierdzają, że to ich chrześcijaństwo nie ma tego sensu, do którego ich Bóg powołał. Musím vám povedať jedno tajomstvo z mojho života. Muszę wam jedną tajemnicę z mojego życia opowiedzieć. Ja som celým srdcom nasledoval Pána. Całym sercem naśladowałem Pana. Rozhodol som sa mu slúžiť. Zdecydowałem, żeby mu służyć. Opustil som dobre zamestnanie. Zostawiłem dobre zatrudnienie. Nový dom, ktorý som od základu postavil. Nowy dom, który wybudowałem od fundamentu. Opustil som tento dom. Opuściłem ten dom. A išiel som, aby som slúžil Pánu Ježišovi. I poszedłem, aby służyć Panu Jezusowi. A vždycky som to myslel s Bohom úprimne. Vždy som myslel to s Bohom. Ciągle myślałem o tym, że Pan Bóg jest przy mnie. A predsa, a jednak po takich 15 rokoch mojej kazateľskej služby, po 15 latach mojej służby kaznodziejskiej, naraz Duch Święty hovoril, vráť sa ku dverám. Nagle Duch Święty powiedział mi, wróć do drzwi. Vráť sa späť. Wróć z powrotem. A hovorím, Panie, ale veď je napísané, tam hovorí Pavel, že nie dávajte znovu základ pokáňa, proste učenia o krstoch a tak ďalej. Prečo sa ja mám niekde vracať späť? Panie, dlaczego mám gdzieś wracać z powrotem? Już apostoł mówi o tym, że my nie mamy wracać do tych początków w nauczaniu o chrzcie i innych rzeczach. A o pokáni. I o pokucie. Ale że my mamy iść dalej. My mamy iść dalej. A hovorí Pán, a Pan wiesz, powiedział, wiesz, niečo si zobral so sebou. Wiesz, coś zabrałeś ze sobą?
ty musisz znowu iść przez te dvere. Znowu przez te drzwi musisz wejść. Aby sa ukázalo, že čo všetko si si prepašoval za sebou. I żeby okazało się, co wszystko w sercu przemyciłeś. A naraz som zistil, i nagle stwierdziłem, że ano, ja poznám všetko, celé Evangelium Ježíša Krista. Tak, że rzeczywiście znam wszystko, całą Ewangelię Pana Jezusa. Kážem już 15 rokov Evangelium. Głoszę już 15 lat Ewangelię. Proste już wysvetluję nadstawbu, duchowną nadstawbu. Już tłumaczę ludziom, na czym polega ta duchowa nadbudowa. Wysvetluję listy Pawłowe a jego misyjne cesty. Wykładam ludziom listy Pawła i jego misyjne podróże. A sam? Som nie przeżył určité základy. Nie przeżyłem tych zasadniczych fundamentów. A wiecie, co była taka jedna z tych zasad, co som nie przeżył? Wiecie, jaka była jedna z tych zasad, których nie przeżyłem? Pan Jezus mówi, że jak zo serca nie odpuścicie ludziom Pan Jezus ich przewinienia, że jeżeli z serca nie wybaczycie ludziom ich przewinień, tak ani wam nie odpuści wasz niebieski Ojciec. To i wam wasz niebiański Ojciec nie wybaczy. Ja som przeżył mnoho zranění od ludzi. Wiele zranień doświadczyłem od ludzi. Do końca od wierzących ludzi, od chrześcijanów. No przede wszystkim od wierzących ludzi, od chrześcijan. A ja som tu odpuścił. Je w głowie odpuściłem. A ja som powiedział, odpuszczam mu, ale nie chcę go ani widzieć. Ja mu powiedziałem, wybaczam mu, ale w ogóle nie chcę go widzieć. To znaczy, że są ze serca nie odpuścił. To znaczy, że nie odpuściłem z serca. Ja som celé učenie Ježiša Krista mal w maliczku. Całe nauczanie Pana Jezusa miałem w małym palcu. Ale nie w sercu. Ale nie w sercu. Ja som si myslel, że go mam w sercu. Myślałem, że go mam w sercu. Ale serce to nie jest len myśl. Ale serce to nie tylko myśli. Serce sa składa z trzech części. Ale serce składa się z trzech części. Jedna część naszego serca jest nasza myśl. Jedną częścią naszego serca jest nasza myśl. Dalsza trzecina naszego serca jest nasza wola. Kolejna jedna trzecia naszego serca to jest wola. A dalsza trzecina są nasze city. I kolejna jedna trzecia naszego serca to są nasze odczucia. Tu to są mal wszystko. W głowie miałem wszystko. Ale w citoch som bol tak zraniony. Ale w uczuciach byłem tak poraniony. Że już som ani nie wiedział, czy chcę, albo nie chcę służyć Bogu. Bo już w końcu nawet nie wiedziałem, czy chcę, czy nie chcę służyć Bogu. A Pan Jezus mówi, że jak zo serca to nie wyjdzie. Pan Jezus mówi, jeżeli to z serca nie wyjdzie. A preto mi mówił, wróć. Dlatego powiedział do mnie, wróć. Wróć k dveram. Wróć ku drzwiom. Tak, akośmy czytali w tomto tekście. Tak, jak w tym tekście czytaliśmy. Że nawrócił ma k dveram. Wrócił mnie do drzwi, jest napisane. A wiecie, co są te dvere? Wiecie, czym są te drzwi? Pan Jezus mówi, ja som tymi dverami do owczynca. Pan Jezus mówi, jestem drzwiami do owczarni. On jest tymi drzwiami, przez które my musimy przejść. On jest tymi drzwiami, przez które my musimy wejść. Ja som widział jeden malowany obrazek, jako jeden z takim wielkim batohom chciał przejść przez uską bramę. Widziałem taki obraz namalowany, jak człowiek z takim wielkim plecakiem chciał przejść przez wąską bramę. A bol som jeszcze taki mały chłopczyk. Byłem takim małym chłopcem wtedy jeszcze. Kiedy som na ten obraz. Patrzyłem na ten obraz wtedy. A pytał som sa mamę, prečo plače ten ujo tam, sedí na tej lavičke. Prečo tam plače? Pytam, czemu ten wujek tam siedzi na tej ławce i tak płacze? To było namalowane na tym obrazie. To było namalowane na tym obrazie. A moja mama mi mówi, wiesz, ma ten wielki batoh. I moja mama powiedziała, no bo on, wiesz, ma ten wielki plecak. A on nie wie przejść przez tą wąską bramę. I on nie jest w stanie przez tą wąską bramę przejść. No jakie to jednoduche, wszak niech to zloży dole ten plecak. No przecież to jest takie proste, niech zdejmie na dół ten plecak i przejdzie. A ona mówi, wiesz, ale to są grzechy, które on bardzo miluje. Ale mama powiedziała, no wiesz, ale to są grzechy, które on bardzo kocha. A on nie chce złożyć ten plecak. I on nie chce zdjąć tego plecaka. Ale są niektórzy ludzie, którzy si ten batoh prepaszują. Ale są tacy ludzie, którzy przemycą ten plecak. Kiedy wchodzą do Bożego Królestwa, powiedzą, Panie, dałam Ci wszystko. Oni, kiedy wchodzą do Bożego Królestwa, to mówią, Panie, oddaję Ci wszystko.
Ale potem si pomali berą späť veci, co złożyli. Ale potem powoli biorą na siebie te rzeczy, które kiedyś złożyli. A preto tak wyzera ich chrześcijaństwo, jako wyzera. I dlatego ich chrześcijaństwo wygląda tak, jak wygląda. Preto sa potrebujem vrátiť k dverám. Dlatego muszę wrócić do drzwi. Aby ma tie dvere zmerali. Żeby te drzwi na nowo mnie przemierzały. Czy nie mam znowu już jako chrześcijan wielki bato? Czy żeby zmierzyły, czy jako chrześcijanin nie mam znowu tego wielkiego czy plecaka? Czy som si tam nie przepaszował rzeczy? Czy nie przemyciłem jakichś rzeczy? 100 maličkosti. 100 małych rzeczy. To są le małe, drobne rzeczy. To są tylko małe, drobne rzeczy. Ale my mamy na Slovensku jedną taką rozprawkę. Ale takie opowiadanie mamy na Słowacji, że 100 maličkosti položilo somára na kolena. Że 100 takich maleńkich rzeczy położyło osła na kolana. A wiecie, ako sa to stalo? Wiecie, jak to się stało? Išiel jeden człowiek, siedział na oslíku. Jechał jeden człowiek na ośle. A uvidel jednu maličkosť. I zobaczył coś niewielkiego. A povedal, zaberem si to k sebe. Powiedział, wezmę to ze sobą. Przywiązał to na to osła. Przywiązał to do tego osła. A już keď 50 tych rzeczy nabrał, to już była waha. Kiedy 50 już takich rzeczy nazbierał po drodze, to już ważyło. Ale to maličkosti. No ale to były tylko maleńkie rzeczy. Ale keď 100 maličkosť zawiesił na to osła. Ale kiedy setną niewielką rzecz zawiesił na tego osła. Tak już somar kľakol. To ten osioł uklęknął. A już nie władał dalej. I już nie był w stanie iść taki dalej. Taki to jest chrześcijański żywot. Takie jest chrześcijańskie życie. Kiedy si zoberesz 100 maličkosti. Kiedy zabierzesz powrotem 100 niewielkich rzeczy. Naraz zistisz, że twoje chrześcijaństwo nie funguje. Nagle stwierdzisz, że twoje chrześcijaństwo nie działa. Preto mówi, wrócił ma späť k dveriam. Dlatego tam jest napisane, wrócił mnie z powrotem do drzwi. Ty, gdybyś wszedł teraz do drzwi Pana Jezusa. Ty, gdybyś wszedł teraz przez drzwi Pana Jezusa. Co by nie przeszło w twoim życiu? Co by nie przeszło przez te drzwi w twoim życiu? Nie byłby tam znowu jeden wielki bato? Czy nie byłoby tam znowu tego wielkiego plecaka? Z tą maličkosti, które si znowu wziął späť. Z tą setką niewielkich rzeczy, które z powrotem wziąłeś. Zlož to dole. Zdejmij to na dół. Poď k Pánovi. Chodź do Pana. A jako 15 rokov slúžiaci kazateľ som naraz zistil, že mám neodpustenie v srdci. Jako 15 lat usługujący kazateľ stwierdziłem, że mam nieprzebaczenie w moim sercu. Że mam plno bolesti a horkosti. Że mam pełno bólu i goryczy. Nieodpustenia. Niewybaczenia. W głowie ano. W głowie tak, załatwione. Ale tu nie. Ale w sercu nie. Aż ma to dostalo do niemocnicy. Aż doprowadziło mnie to do szpitala. A kiedy som dostal ten stý malý úder, i kiedy dostałem to setne małe uderzenie, tak som sa dostal do nemocnice. Dostałem się do szpitala. A moja manželka pri mne sedela 2 dni. I moja žena sedela pri mne przez 2 dni. A čakala, že sa preberem k životu. I očakávala, či přetrvá moje życie. Lebo jednoducho to tak ťažko doľahlo na mňa, že som odchádzal, zomieral som. Tak źle to oddziaływało ciężko na mnie, že po prostu umierałem. A prišiel ku mne Pán Ježiš. I prišiel do mnie Pán Jezus. A Pán Ježiš mi povedal. I Pán Jezus powiedział mi. Masz dve možnosti. Máš dvě možlivosti. Buď z celého srdca odpustíš všetkým. Albo z całego serca wszystkim wybaczysz. Aż zabudniesz na všetko. W taki sposób, że o wszystkim zapomnisz. Albo si skončil. Albo już skończyłeś. A ja som zaplakal na tej nemocničnej posteli. I na tym łóżku szpitalnym zapłakałem. A hovorím, Panie, ja chcę, ale ja to nie wiem. Ale powiedziałem, Panie, chcę, ale nie potrafię. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi, Panie. A naraz som videl taký film života Pána Ježiša. I nagle zobaczyłem taký film z życia Pana Jezusa. Videl som, ako robil dobré skutky. Widziałem, jak robił dobre uczynki. A ako ho prenasledovali za to. I jak z tego powodu go prześladowali. On skriesil mŕtvého. Wskrzesił martwego. A tamtí ho chceli zabiť. A oni chceli go zabiť. Robil všetko dobre. On robił same dobre rzeczy. A čím viacej robil dobro, tým viacej to zlo proti nemu brojilo. Im więcej dobrego robił, tym bardziej zło sprzeciwiało się przeciwko niemu. Na koniec widział, ako ho bičujú. W końcu widziałem, jak go bičują. Opluwają. Opluwają. Biją go po głowie. Biją go po głowie.
A hovoria prorokuj. I mówią prorokuj, kto cię uderzył. Teda bol šikanovaný. A więc był szykanowany. Potem widział som, ako niesol krzyż. Potem widziałem, jak niesie krzyż. Przybili go na tento krzyż. Na ten krzyż go przybili. A on tam zomierał. I on tam umierał. A to, co ma użasło. A to, co mną wstrząsnęło. To było to. To było to. Že som naraz videl Pána Ježiša ináč, ako som si ho dovtedy predstavoval. Zobaczyłem wtedy Pana Jezusa inaczej, niż sobie go do tej pory wyobrażałem. Dovtedy som si myslel, že on trpel a veľmi ťažko znášal tie údery a to krvácanie a tie bitky. Do tej pory myślałem, že on strasznie źle znosił to biczowanie, te ataki i te rany, które mu zadano. A že v tom spočívalo to jeho veľké utrpenie. I myślałem, že na tym polegało to jego wielkie ucierpienie. Ja som ho tam videl zbitého, skrwaveného. Widziałem go tam pobitego i pokrwawionego. Ale to, co mu najviac bolelo. Ale to, co najwięcej go bolało. Volal k otcovi. Volal do ojca. Ojcze, nie gniewaj się na týchto ľudí. Krzyczał, ojcze, nie gniewaj się na tych ludzi. Oni nie wiedzą, co robią. Bo oni w ogóle nie wiedzą, co robią. Oni nie wiedzą, że si kopu hrob. Że si kopu hrob. Oni nie wiedzą, że kopią grób dla siebie. Nie wiedzą, że si konar pilia pod zatką. Nie wiedzą, że odpiłowują gałęź, na której siedzą. Nie wiedzą, że idą do wiecznego zahynutia. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że idą na wieczne zatracenie. Slepi. Są ślepi. Ojcze, nie gniewaj się na nich za to. Nie gniewaj się na nich za to. A jak są to widział. I kiedy to zobaczyłem. Tak są wykrikol na tej pościeli. Wykrzyczałem na tym szpitalnym łóżku. Panie, tak to chcę widzieć swoją sytuację. Panie, w taki sposób chcę widzieć moją sytuację. A wtedy to weszło do mojego I serca. I wtedy weszło to do mojego serca. Wtedy są przeżył. Wtedy przeżyłem, że mam odpowiedzialność za tych ludzi, którzy mi ubliżowali. Nie, mam odpowiedzialność za tych ludzi, którzy mi ubliżają. A naraz są ich bardzo miłował. Nagle pokochałem ich bardzo. A zacząłem się za nich modlić. Zacząłem się modlić o nich. A prosił są, Panie, nie gniewaj się na nich. I prosiłem, Panie, nie gniewaj się na nich. Nie tresuj ich za to, co mi urobili. Nie każ ich za to, co oni mi zrobili. A wtedy są przeżył uzdrowienie. I wtedy przeżyłem uzdrowienie. Halleluja. Boh ma vrátil k dverám. Pán Boh vrútil mne do tých dverí. 15 rokov som bol kazateľom. 15 lat budem kaznodejom. Kázal som o odpustení. Głosiłem o wybaczeniu. A sám som nemal v srdci odpustenie. Ale sám v srdcu vybačenia nemiałem. Bol som zranený. Byłem zraniony. A to zranenie ma donieslo až na pokraj smrti. A to zranenie doprowadziło mnie na krawędzi życia i śmierci. Ale kiedy som to pochopil. A kiedy to zrozumiałem. Tak naraz som taką lásku dostal do serca. Nagle taką miłość dostałem do mojego serca. Aj voči tým ľuďom, ktorí mi ubližovali. W stosunku do tych ludzi, którzy mi ubliżyli. Że kiedy som sa bol s nimi stretol. Gdybym w tym momencie ich spotkał. Tak všetkých ich poobímam. Objąłbym każdego. A wszystkich by som bol pożenał. Wszystkich bym błogosławił. To jest odpustenie. To jest wybaczenie. To jest to zo serca przeżyć rzeczy. To jest z serca przeżyć rzeczy. Nie len tu. Nie tylko w głowie. Ale tu w sercu. Ale tutaj w sercu. A wtedy, kiedy to my przeżyjemy w sercu. I kiedy przeżyjemy to w sercu. Bóg nam da pokraczowanie. Pan Bóg da nam kontynuację. Już ma nieraz pochwalowali ludzie. Ludzie pogrzebywali mnie już nie jeden raz. Ale pozrite, ja som tu. Zobaczcie, ale tutaj jestem. Ja by som veľmi rád išiel k Pánu Ježišovi. Z radością poszedłbym do Pana Jezusa. Ja som už tam bol u Niego. Byłem tam już u Niego. Hovoril som slova ľudsky nevysloviteľné. Mówiłem, wypowiadałem słowa po ludzku niewypowiadalne. Sláva jemu, že som mohol spievať piesem baránkov. Chvála mu za to, že mogłem pieśń baranka śpiewać. Tam som bol. Byłem tam. Túžim znovu tam ísť. Tęsknię, żeby tam iść znowu. Ale Boh povedal, ja mám s tebou plány. Ale Pán Boh povedal, mám plán s tobou związany. Dívaj sa na mňa. Patrz na mnie. A dávaj veľký pozor. I zwracaj baczną uwagę. Aby si si nič neprepašoval cez tie dvere. Żebyś przez te drzwi niczego nie przemycił. Ani swoje sebectwo. Ani swojego egoizmu.
ani swoje własne tużby, ani swoich własnych pragnień, ani swoich własnych praw, ani praw, które ci się należą. Polóż wszystko na ołtarz mnie. Połóż na moim ołtarzu wszystko. A kiedy to wszystko odowzdasz? Kiedy oddasz wszystko? Żyj mnie. Żyj dla mnie. Dychaj mnie. Oddychaj dla mnie. Jedz mnie. Jedz dla mnie. Pij mnie. Pij dla mnie. Spij pre mnie. Śpij dla mnie. Jednoducho żyj pre mnie. Po prostu żyj dla mnie. To jest właśnie zmysł chrześcijaństwa. To jest sens chrześcijaństwa. Jak ja zaczął wnimać, kiedy zacząłem odczuwać, że mam nieco przeżywać więcej z Panem, że mam z Panem coś więcej przeżyć, zacząłem prosić, aby mi Pan Jezus dał swoje oczy. Zacząłem wtedy prosić, żeby Pan dał mi swoje oczy. Potem som prosił, aby mi dał swoje uszy. Potem prosiłem go, żeby on mi dał swoje uszy. Potem som pochopił z pisma, że może mać myśl Chrystusową. Tak co mówię, daj mi swoją myśl. Z Biblii zrozumiałem, że mogę mieć myśli Chrystusowe, to modliłem się, daj mi twoje myśli. A na koniec? A w końcu? Som pytał jego serce. Zacząłem prosić o jego serce. A aż wtedy zaczęły się dziać wielkie rzeczy. I dopiero wtedy zaczęły się dziać wielkie rzeczy. Tak lutuję, że som to nie robił, opacznie. Żałuję, że odwrotnie tego nie zrobiłem. Że som się najpierw nie wypytał jego serce. Że nie wymodliłem najpierw jego serca. Lebo znowu przeszli roki. Bo znowu lata minęły. Kim som pochopił tą głęboką prawdę. Kiedy tą głęboką prawdę zrozumiałem. Że to zaczyna wszystko jego serca. Że to wszystko zaczyna się od jego serca. A ja są tak bardzo wdzięczny. I jestem tak bardzo wdzięczny. Że są sam mógł wrócić tym drzwiom. Że mogłem wrócić do tych drzwi. A naraz wszystko, co sam si przepaszował. I nagle wszystko, co przemyciłem. Wszystko są znowu mógł poskładać. Wszystko mogłem znowu pozdejmować. A naraz to, co mi do wtedy było urażliwe a bolestliwe. I nagle to, co do tej pory było mnie urażało i na co byłem wrażliwy. Mi to było sławą a radością. Nagle było to na chwałę i radość. A kiedy ludzie ma szlapali. I kiedy ludzie deptali mnie. Ja som sa začal radovať. Zacząłem się cieszyć. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Wszimnijcie si. Zauważcie. Że ta woda nie z drzwi wyciekała. Że ta woda ona nie płynęła z drzwi. Ale spod prachu. Ale ona spod progu wypływa. Spod urowni tych drzwi. Spod poziomu tych rzeczy. A wiecie, gdzie zaczyna sława Boża? Wiecie, gdzie Boża chwała się zaczyna? Kiedy wy dokażecie przyjąć aj to, kiedy was niekto pokori pod ludzką urowę. W tym momencie, kiedy jesteście gotowi przyjąć to, że ktoś wdepcze was poniżej ludzkiej godności. Wiecie, co jest napisane Filipanom, druga kapitola? Wiecie, co jest w liście do Filipian w drugim rozdziale napisane? Że on sądz Bogom. Że on, będąc Bogiem, on za poniżył. Uniżył. Zobrał na siebie podobę sługi. Uniżył się, wziął na siebie podobieństwo, stał się podobnym do sługi. A był posłuszny swojemu ojcu. I był posłuszny swojemu ojcu. Aż do takiej głębki. Aż do takiej głębokości. Że się pokorił, a był posłuszny aż po śmierci. Że upokorzył się i był posłuszny aż do śmierci. Wiecie, gdzie jest ta śmierć? Wiecie, gdzie jest ta śmierć? To jest ta uroweń, gdzie już. To już nie jest ludzka urowa. To jest ten poziom, to już nie jest ta ludzka godność. On był aż po śmierć posłuszny. Aż do śmierci był posłuszny. A ja sam pochopił jedną rzecz. I jedną rzecz zrozumiałem. Że w Królestwie Bożym wszystko opacznie funkcjonuje. Że w Królestwie Bożym działa wszystko odwrotnie. A gdy kto cię potupuje, to jest twoją sławą. Jeżeli ktoś cię depcze, to jest dla twojej chwały. Kiedy cię niekto odmieta. Jeżeli ktoś cię odrzuca. Tak u niego si przyjęty. Jesteś przez niego przyjęty. Kiedy si mały, tak si u niego wielki. Jeżeli jesteś mały, to dla niego jesteś wielki. Kiedy si posledni, tak si prwi. Jak jesteś ostatni, to jesteś pierwszy. Kiedy chcesz być wodcą, musisz być sługą wszystkich. Jeżeli chcesz być przywódcą, musisz stać się sługą wszystkich. Nie len sługą, otroką. Nie tylko sługą, nawet niewolnikiem. A co mówi Paweł apostoł? Jak apostoł Paweł nas uczy. Że są otroką Jezusa Chrystusa. Jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Wszystko Królestwo Boże funkcjonuje opacznie. Wszystko odwrotnie działa w Królestwie Bożym. A od tedy, kiedy niekto ze mną opowrhuje. I od tego momentu, jak ktoś mną pogardza. Ja zacznę się radować. Zaczynam się cieszyć. A kiedy po mnie szlapu. Kiedy depczą po mnie. A dawaj mu pod uroweń. I dają mnie poniżej poziomu. Wtedy wiem, że sa dostałam na tą uroweń, gdzie cieknie woda. Znajduję się na tym poziomie, gdzie cieknie ta woda.
Aleluja. Tam to wszystko zaczyna. Tam się wszystko zaczyna. A nie przeżyjemy zakładne uczenie Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie przeżyjemy fundamentalnego nauczania Pana Jezusa, jesteśmy poza tym. My musimy wrócić do drzwi. Musimy wrócić do drzwi. A pozrzeć. I popatrzeć. Że ta woda spod prachu. Że ta woda płynie spod progu. A ta woda nie tecie do kopca. I ona nie płynie do góry. Ale ta woda stale płynie dole. Ale ona ciągle spływa w dół. Twój raz duchowny to nie jest górę. Twój duchowy wzrost, on nie prowadzi do góry. Że teraz cię już robią jakim papieżem w twojej cyrkwi. Że już teraz zrobią cię papieżem w twoim kościele. Ale ten twój raz idzie dole. Ale twój wzrost polega na tym, że ta woda ciekła. Zobaczcie, jak gdyby ta woda ciekła. Było 1000 mier, które anioł namierzył. Było 1000 metrów, które anioł odmierzył. 1000 łokci, które anioł odmierzył. To była miara. To była miara. A tam była woda po członki. I woda była do kostek. Bóg, wiecie, co to znaczy 1000? Siach. Wiecie, co to znaczy 1000 łokci? To znaczy, że Bóg ma tak wielką cierpliwość z nami. To znaczy, że Pan Bóg ma taką wielką cierpliwość w stosunku do nas. Wiecie, číslo 1000 to jest číslo plności. Cyfra 1000 to jest cyfra pełności. A číslo 10 jest pełność. Cyfra 10 też jest cyfrą pełności. A číslo 100 jest pełność. I cyfra 100 też jest cyfrą pełności. A prečo namieral 1000? Ale dlaczego odmierzył 1000? Tym ukazał, że Bóg ma wielką cierpliwość. On pokazał w ten sposób, że Pan Bóg ma w stosunku do ciebie wielką cierpliwość. Twojemu duchownemu wywoju. Na twój duchowy rozwój. A potem po tych 1000 siachach już była woda po kolana. Po kolejnym 1000 łokci woda już była aż do kolana. A zase 1000 siach namierał. I znowu odmierzył 1000 łokci. A zase mówi o wielkiej cierpliwości Bożej. I to znowu nam mówi o wielkiej Bożej cierpliwości. Mam dobrą wiadomość dla ciebie. Bóg ma z ciebie cierpliwość. Pan Bóg ma cierpliwość w stosunku do ciebie. Bóg cię miluje. Pan Bóg cię kocha. A on cię nie sądzi. On cię nie sądzi. On cię miluje jako swoje umiłowane dziecko. On kocha cię jak swoje umiłowane dziecko. A on ma cierpliwość i ma cierpliwość dla ciebie. On ma namierane tych 1000 jak. On ma odmierzone te 1000 łokci. A ja są cały mój żywot tak to iśiel. I moje całe życie szło w ten sposób. Myślałem si, że tam na początku, że są już wielki kazaciel. Już na początku myślałem, że już jestem wielkim kaznodzieją. A wiecie, tak człapkał są tej w wodzie po członki. I tak deptałem w tej wodzie po kostki. A mam są odwagę ludziom tak szplechnąć prawdę do oczu. I miałem taką odwagę, żeby tak szpluchnąć ludziom tą wodą do oczu. A powiedział są, ja ci powiem prawdę do oczu. Ja ci powiem prawdę w oczy. A on to hniet to mal w oczach. I rzeczywiście szybko to miał w ale oczach. Ale z tym pieskiem, który tam był. Ale razem z tym piaskiem, który był w tej wodzie. Wiecie, ale jako idziemy głębiej a głębiej. Wiecie, kiedy idziemy głębiej i głębiej. Ten piesek jest niższy. Ten piasek jest coraz niżej. Już nie mucimy tak ten piesek. Już nie mącimy tego piasku. A kiedy już w wodzie po pas. A kiedy jesteśmy w wodzie po pas. Tak już tam nie my się pohybujemy tak, jako my chcemy. I w tej wodzie już nie obracamy się sami tak, jak my chcemy. Ale ta woda ta nas obmedzuje. Ale ta woda nas ogranicza. Pan Jezus mówi o Petrowi, do teraz iśiel, kam si ty chcesz. Pan Jezus mówi do Piotra, do tej chwili szedłeś, gdzie chciałeś. Ale przyjdzie teraz czas. Ale teraz przyjdzie czas. Kiedy inny opasze. Kiedy inny cię opasze. A nie tak będą funkcjonować rzeczy, jak si to ty przedstawisz. Rzeczy nie będą działać tak, jak wyobrażałeś sobie do tej pory. Wiesz, oddać się tej wodzie. Czy jesteś gotowy tej wodzie się poddać? Oddać się temu prudu miłości, który wychodzi spod prachu. Jesteś gotowy poddać się temu prądowi łaski, który spod progu wypływa? A potem oddać się aż tam, gdzie już ci nogi nie docierają. A potem poddać się do tego momentu, kiedy twoje nogi już nie stoją na gruncie. O, jakie to nadherne. Jakie to jest niezwykłe. Kiedy już nie mam nic w swoich rękach. Kiedy niczego już nie mam w swoich własnych rękach. Kiedy wszystko w rękach Pana. Wszystko już jest w rękach Pana. Niektórzy mi mówią, brat Aleksander, ty się nie boisz? Niektórzy mnie pytają, Aleksander, ty się nie boisz?
Nie boisz się tak to kazać? Nie boisz się głosić w taki sposób? Nie boisz się, że są ludzkie umysły, a ludzkie myślienki przewrócone? Nie boisz się tak mówić, że ludzkie plany i myśli są przewrotne? Wiecie, co jest moje myśli? Wiecie, jakie są moje myśli? Cały mój żywot jest zawisły na miłości Jezusa Chrystusa. Całe moje życie jest zależne od łaski Jezusa Chrystusa. Już nie mam swojej własnej istoty. Już nie mam żadnej swojej własnej pewności. Ale ta miłość ma niesie. Ale ta łaska niesie mnie. A ja mogę pływać. A ja w niej mogę pływać. A wiecie, kiedy ja już aj tu wodę niekomu szplechnę do oczu. Nawet jeżeli wtedy szpluchnę komuś tą wodą w oczy. Tak, ta woda jest czysta. Ta woda wtedy jest czysta. Ta woda już nie jest mieszana tą ludzką nogą. Ta woda już nie jest wymieszana przez ludzkie nogi. Ale ta czysta woda wymyje śmietku z oczu, ale z oka mojego brata. Ta czysta woda wymyje śmieci z oka mojego brata. O, jakie to nadhorne być w tych to głębinach Bożych. Jakie to jest niezwykłe w tych głębokościach Bożych przebywać. A wiecie, kiedy człowiek rastie duchownie, idzie dole. I wiecie, kiedy człowiek duchowo rośnie, to tak naprawdę idzie w dół. Ako Jan Chrzciciel mówi. Tak jak Jan Chrzciciel mówi. On musi rast. On musi rosnąć. A ja sam musi mężczyzn. A ja muszę się zmniejszać. Nasz duchowny rast to nie jest chore. Nasz duchowy wzrost nie idzie do góry. Nie to, że nas ludzie zaczną uznawać, jak uczciwać. Nie polega na tym, że ludzie zaczną nas szanować i czcić. Do teraz są był biskup, a teraz będę już arcybiskup. Do tej chwili byłem biskupem, teraz będę arcybiskupem. Pozor, pozor. Uwaga, uwaga. Pan Jezus Chrystus był ten największy arcybiskup. Pan Jezus był tym największym arcybiskupem. A był potupeni na krzyżu jako ostatni złoczyniec. A był potępiony na krzyżu jak ostatni przestępca. On tak to rastł. On rosnął w taki on sposób. To przyjął. I przyjął to w ten sposób. A preto mu aj ojciec dał meno. Dlatego ojciec nadał mu imię. Które jest nad każde meno. Które jest ponad wszelkie imiona. Aby za mnie Jezusa Chrysta. Aby w imieniu Jezusa Chrystusa. Skłoniło każde koleno bitości. Zgięło się wszelkie kolano. Po niebieskich i po zemskich. Ziemskich i niebiańskich aby bytów. Każdy język wyznał. Aby każdy język wyznał. Że Jezus Chrystus jest Pan. Że Jezus Chrystus jest Panem. Jego rast iszł dole. Jego wzrost szedł w kierunku w dół. Widzicie, niektórzy ludzie postępują po swoich postępach, aż się staną królami. Widzicie, wielu ludzi kontynuując swoje życie, rosną i stają się królami. A on przyszedł jako król królów. A on przyszedł jako król królów, pan, król, panów. Pan panów. A stał się ostatni. I stał się ostatni. On się stał tym najposledniejszym. Stał się tym ostatnim. Ten najmniejszy. Najmniejszym. Tak to jest duchowny raz. Tak wygląda duchowy wzrost. To jest wielkie tajemstwo, które wam mówię. To jest wielka tajemnica, o czym mam mówić dzisiaj. Nie tu nie kto chce iść tą cestą. Czy jest tu ktoś, kto chce tą drogą iść? Albo chcesz iść cestą sławy a uznania. Albo chcesz iść drogą sławy i uznania. A pójdziesz cestą Jezusa Chrystusa. Ale jak pójdziesz drogą Jezusa Chrystusa. Będzie cię cieszyć, kiedy dostaniesz facku. Będziesz się cieszył wtedy, kiedy będą cię policzkować. Kiedy niekto cię zbije jego meno. Kiedy ktoś cię uderzy dla jego imienia. Będziesz to pre ciebie sławą, kiedy niekto będzie szlapać po ciebie. To będzie chwałą dla ciebie, jeżeli ktoś po tobie będzie deptał. To jest cesta Jezusa Chrystusa. To jest droga Jezusa on Chrystusa. On nam niechał nie krydła. On darował nam nie skrzydła. Ale nam darował szlapaje. Ale darował nam swoje stopy, aby kiedy ślady, idziemy jego szlapajami. Kiedy idziemy jego śladami. Wszystkie te rzeczy, które są jego dotykalni, aj nas sa będą dotykać. Wszystkie te rzeczy, które jego dotknęły i nas będą dotykać. Ale ta sława, którą on doszedł, i my dojdziemy do tej sławy. Ta chwała, do której on doszedł i my do tej chwały dojdziemy. Kiedy pójdziemy w jego stopach. Kiedy pójdziemy w jego śladach. A będziemy rozmyślać tak jak on. Kiedy będziemy myśleć jak on. Kiedy pochopimy, że wszystko w Królestwie Bożym funguje opacznie. Kiedy zrozumiemy, że w Królestwie Bożym wszystko działa odwrotnie. Chcesz iść tą to cestą? Czy chcesz iść tą drogą? Tak się wrać k dwera. Wróć do drzwi. A to, co nie masz wyrieszone. I to, co masz nierozwiązane. To, co nie masz odpustyne. To, co masz niewypaczone. Te gorkości, złe wspomnienki. Tą gorycz i złe wspomnienia. To wszystko zaniechaj. Zostaw to wszystko. Złoż to dole. Zdejmij to na dół. A to, co ci było do teraz na poniżenie, niech ci jest sławą. Niech to, co cię poniżało do tej pory, cię teraz wywyższa. A to, kvôli czemu si do teraz plakala a plakal,
teraz się zacznie radować z toho. I to powód, dla którego płakałeś do tej pory, czy płakałaś, nie będzie faun w tej swojej głowie. Wszystko w swojej głowie musisz odwrócić. Jako tej automatycznej praczkę. Tak jak w pralce automatycznej, musisz to przesuwać. A kto się nie stanie? Jeżeli to się nie wydarzy, możesz sam minąć cel. Możesz minąć się z celem. Chodź do niego. Chodź do niego. Ale nie bój się. I nie bój się. Nie bój się wrócić aż tam. Nie bój się wrócić aż tam do lebo drzwi. Odtiaľ rastu po dwóch stronach stromy, które mają owoce. Bo od tego momentu po obydwu stronach rosną drzewa, które mają owoce. A każdy miesiąc przynoszają podla swojego miesiąca to swoje owoce. I one każdego miesiąca przynoszą swoje owoce. Wiesz, kiedy ty pójdziesz uprzejmie za Panem. Jeżeli pójdziesz szczerze za Panem. A kiedy nie masz teologii. Nawet jeżeli teologii nie skończyłeś. A kiedy jeszcze tak nie poznasz pismo. Nawet jeżeli Biblii nie znasz, jak powinieneś znać. Ale kiedy pójdziesz uprzejmym sercem za Panem. Ale jeżeli szczerym sercem pójdziesz za Panem. A kiedy będziesz po członki w tych wodach. Nawet jeżeli będziesz po kostki w tej wodzie. Tam rastie drewo. To rosną drzewa. A to drewo przynosza owoce. I te drzewa przynoszą owoce. Ja dnes, kiedy si wspominam. Dzisiaj, kiedy przypominam sobie. 15-roczny chłopiec som odovzdal svoje srdce Kiedy jako pánovi, 15-letni chłopak oddałem serce Panu. A potom som začal zvolávať mládež v tej dedine. A potem zacząłem gromadzić młodzież w tej wsi. A dostali sme takú zadnú miestnosť v sromaždení, kde sme mohli mladí si sa zdieľať navzájom. I dostaliśmy taký pokój z tyłu v našem domu zborovém, żebyśmy się jako młodzież mogli spotykać. A najpierw nas było niekolko. Najpierw nas było kilku. A potem przychodziło mnóstwo a mnóstwo. A potem przychodziło więcej i wielu. A ja som kázal tam Božie slovo jako 16-ročný chlapec. Ja jako 16-letni chłopak głosiłem tam słowo. Wiecie si predstaviť, čo som ja tam všetko natáral. Możecie sobie wyobrazić, co ja tam nawijałem. Ale som to robil uprímne. Ale robiłem to szczerze. A Boh sa tomu priznával. A Pán Boh przyznawał się do tego. Ovocie rosło a dozrievalo. Ovoce rosły i dojrzewały. Aleluja. Aleluja. Ty sa nestaraj o to. Nie troszcz się o to. Že, kde, aká je tvoja výška. Gdzie jest ta twoja godność. Ako si vyrástol. Duchownie. W jaki sposób urośniesz duchowo? Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, że w każdym czasie twojego żywota, że w każdym chwili twojego życia. Czy jesteś po członki w wodzie? Czy jesteś po kostki w wodzie? Czy jesteś po kolana? Czy jesteś po wodzie? Czy jesteś po pas w wodzie? Albo pławesz, albo już płyniesz. Stale są tam stromy, które przynoszą owoce. Tam są te drzewa, które przynoszą owoce. A ja wiem, że aj to moje, te moje zaczątki mają swoje owoce. Ja wiem, że nawet te moje początki mają swój owoc. Powiem wam jeden taki z tych zaczątków. Powiem wam coś z tych początków. Wiecie, zobrał som gitaru. Wziąłem gitarę. Ale ja som mal takie drewniane prsty. Ale ja miałem drewniane palce. Ciężko som, nie tak krásne som hral jako títo naši hudobníci tu. Nie tak pięknie grałem jak ci artyści tu z przodu. A už som mal dávno premeniť akord, ale kým som ja to premenil, už tak to... Už dávno akord zmieniť, ale rýchly, zanim to zdążyłem zmieniť. Už rýchly odišiel. Ale som hral nadšenie. Pociąg pojechał, ale grałem s takým namaszczeniem. A teraz priniesol som si na internát ako chlapec gitaru. I do internátu ako taký chłopak priniesol gitarę. A hral som si. I grałem. My čakáme Ježiša, keď príde. Čakáme na Pana Jezusa, kiedy wróci. A my czekamy Jezusa, kiedy przyjdzie. I oczekujemy Jezusa, aż przyjdzie w innej tonacji. A ty chłopcy poczuwali, a ci chłopcy tento... słuchali. A klakał som si ku posteli każdy wieczór, a modlił się. Każdego wieczoru klękałem przy łóżku i modliłem się. Cały internat chłopców był z tego zburzony. Wszyscy chłopcy w internacie byli zbulwersowani tym. Ale pozorowali mój żywot. Ale patrzyli na moje życie. A raz len počujem, zavolajte Barkovciho na tú a tú izbu. I raz słyszę, zavolajte Barkovciego do tego pokoju. A niech doniesie aj tú svoju gitaru. Niech tą svoju gitarę też przyniesie. A tie svoje svaté pesničky. I te svoje święte pieśni. Tak som zobral gitaru. A więc wziąłem gitarę. Prišiel som na izbu. Przyszedłem do tego pokoju. Tam bolo tak nafajčené, že som sa začal dusiť. Było tak napalone od papierosów, že zacząłem się dusić. Hovorím, ja tu neviem medzi vami existovať, otvorte okna. Ja mówię, że ja tu nie jestem w stanie funkcjonować, z wami okna otwórzcie. Tak otworili do korán okna, všetko bolo na oścież pootwierali wszystkie okna. Naokolo boli internáty, mnoho stavieb, kde bolo plno mladých ľudí. Naokolo były internáty, pełno budów, gdzie było mnóstwo młodych.
tych ludzi. A teraz przy tych otwartych oknach mi mówią: śpiewaj tu swoją świętą piosenkę. I teraz przy tych otwartych oknach mówią: śpiewaj tę swoją świętą pieśń. A ja sam śpiewał. A ja śpiewałem. Jezusa. My oczekujemy Jezusa, kiedy przyjdzie. A tak się im lubiła. I tak im się podobała ta pieśń. Mówi ten wedúci toho, hovorí, rozdal papiere. I ten prowadzący rozdał wszystkim kartki. A ty nadiktuj słowa tej piosenki. I kazali mi podyktować słowa tej pieśni. A wszyscy pisali: my czekamy Jezusa, kiedy przyjdzie. Wszyscy pisali: my oczekujemy Jezusa, jak wróci. A wszystkie te teksty som im nadiktował. Cały ten tekst im podyktowałem. A hovorí, a teraz nás to naučíš, a Alexander. Oni powiedzieli: a teraz, Aleksander, nauczysz nas tego. A wiecie si predstaviť počas hrubého komunizmu. I możecie sobie wyobrazić w głębokim komunizmie. Naraz internatnego okna nagle z okien internatu rozbrzmiewa pieśń. My czekamy Jezusa, kiedy przyjdzie. My czekamy Jezusa, jak przyjdzie. A to nie len ja som śpiewał, ale cała ta izba. Na ale celé to nie tylko ja śpiewałem, ale cała ta izba, na całe gardło wszyscy śpiewali. A to wszystko szło tam. A to wszystko szło tam na zewnątrz. Naraz dobiegła ta wychowawatelka. Nagle przybiegła wychowawczyni. Ona miała śmierć w oczach. No, ona miała śmierć w oczach. A mówi: chłopcy, prosím was, przestańcie. Chłopcy, proszę, przestańcie. Mnie zatworia, że będę cała czerna. Przecież zamkną mnie, że będę cała czerna, że oczernie z toho. A że zrobi się czarna z tego wszystkiego. A mówi: nie możecie to co śpiewać. Przecież nie możecie tego śpiewać. My wychowujemy komunistyczną młodzież. Przecież my komunistyczną młodzież wychowujemy. A wy tu śpiewacie Chrystowi na jego sławę. A wy Chrystusowi na chwałę śpiewacie. A mówili: pani wychowawatelka, chodźcie do swojej izby, nie trápcie się z tym, my wiemy, co robimy. Wychowawczyni, niech pani idzie do swojego pokoju, my tu wiemy, co robimy. A śpiewali cała izba: my czekamy Jezusa, kiedy przyjdzie. I całe to pomieszczenie śpiewało: my oczekujemy Jezusa, jak przyjdzie. A potem jeden z tych chłopców. I później jeden z tych chłopaków. Kiedy przyszedł po weekendzie nazad, kiedy wrócił po weekendzie do internatu, mówi: Aleksander. I powiedział: Aleksander, przedstaw si, wyobraź sobie, tuto pesničku zaspiewał mojej babce. Ja tą pieśń zaśpiewałem mojej babci. A wiesz, ona jest wierząca. A ona jest wierząca. Ona się aj modli. I ona też się modli. A kiedy som jej zaspiewał tuto pesničku. I kiedy tą piosenkę jej zaśpiewałem. Hneď wyciągnęła stówku a dala mi. Zaraz stówę wyciągnęła i mi dała. Takže proste on sa radoval z toho. A więc on cieszył się z tego, że nie len serce babki nie sa pohlo, ale jej peňaženka. Nie tylko poruszyło się serce babci, ale jej portfel również. No ale to prinášalo ovocie. Ale przynosiło to owoce. Pozrite, nevedel som ešte neriadne akordy. Ešte nie potrafiłem płynnie zmieniać akordu. Ale v tej vode po členky, keď som išiel. Ale v tej vode po kostky, kiedy szedłem. Stromy rodili ovocia. Drzewa rodziły owoce. Po obidvoch stranách. Po obidvoch stronach. A viete, to ovocie je veľmi dobré. Viete, ten ovoc jest bardzo dobry. A listie to są wspomnienki. A liście to są wspomnienia. A ty je na uzdrowienie. I to jest ku uzdrowieniu. Ty sa nie musisz starać. Nie musisz się troszczyć. Aby te stromy tam rosły. Żeby te drzewa tam rosły. Ty len miluj Pana. Ty kochaj Pana. Ty szlapaj w tych szlapajach Chrystowi. Idź w tych śladach Chrystusowych. A on sa bude starať o to, že tie stromy budú rodiť ovoce. A on bude sa o to troszczył, żeby te drzewa rodziły owoce. Skončil som. Ja verím, že každý jeden z nás. Wierzę, że każdy z nas. Sme pochopili Boží odkaz. Zrozumieliśmy Boże przesłanie. A dnes vám môžem povedať, že už nie cesty návratu. Dzisiaj muszę powiedzieć, że nie ma drogi z powrotem. Je to tak nádherné. To jest takie niezwykłe. Że te wody wciekają do narodów. Że te wody płyną do narodów. A Bóg uzdrawia narody. I Bóg uzdrawia narody. Tieto narody ma wołają, aby som išiel a zwestował Ewangelię. Te narody zapraszają mnie, żebym szedł i zwiastował Ewangelię. Tento rok som z Bożej miłości mógł służyć. W Serbii. W tym roku z łaski Bożej mogłem w Serbii usługiwać. Vo Francji. We Francji.
W Niemiecku niekolkokrát. Wielokrotnie w Niemczech. A Boh dáva veľké svoje víťazstva. I Pán Boh veľké zvíťazstva daje. Priniesli v Srbii chlapčeka, ktorý bol nemý. Priprovadili v Srbii chlapca, ktorý bol nemý. A rodičia hovorili, Alexander, mohol by si sa za tohoto nášho nemého chlapčeka pomodliť. I rodice pýtali, Alexander, nemohol by ste pomodliť o tego nemého chlapca. A pozrel som na chlapca. Popatrujem na chlapaka. Tam bol aj brat Marian. Marian bol vtedy ze mnou. Vie o tomto prípade. Zná ten... Historie. Pozrel som sa na chlapca. Popatrujem na chlapca. A hovorím, tvoja stará mama je čarodejnica. I povedem, tvoja babča je čarovnicou. A preto ty si nemý. I dlatego jesteś niemy. Lebo ona svojimi čarami a diabolskými mocami ťa poviazala. Bo ona przez čary i svojimi mocami diabelskými cię związała. Ale povedzte babči. Ale povedzte babči. Nech činí pokánie. Żeby pokutovala. Lebo ak nebude činiť pokánie. Bo jak nie będzie pokutować. Boh bude veľmi tvrdo jednať s ňou. Bo Pán Boh będzie bardzo twardo z nią rozmawiał. Zobral som olej. Wziąłem olej. Pomazal som olejom tohoto chlapčeka. Olejem tego chłopca pomazałem. A vyhlásil som mu slobodu. I ogłosiłem mu wolność. Prikázal som duchu nemoty, aby vyšiel z neho. Nakazałem niemomu duchowi, aby odszedł. A potom som mu vyhlásil, si slobodný. I powiedziałem mu, môžeš hovoriť, koľko chceš. Już możesz mówić, ile tylko chcesz. A rodičia chceli od neho, pýtali sa ho a chceli z neho vyťahnuť aspoň jedno slovo. Jego rodzice mówili do niego, chcieli chociaż jedno słowo z niego wyciągnąć. No, nepovedali im nič. On im nic nie powiedział. Viete prečo? Viete dlaczego? Lebo Boh nedá nikomu svojej slávy. Bo Pán Boh svojej chvály neoddá nikomu. My sme s manželkou aj s Marianom odišli z toho mesta. My sme z tego miasta s žonou i Marianem odjechali. A prišla správa za nami. Za nami dotarła wiadomość. Že chlapec už všetko hovorí. Že chlapak už mluví všetko. A potom sme znovu sa vrátili do toho mesta po nejakom čase. Po jakýmž čase znovu pojechali sme do tego miasta. A na vlastné uši sme počuli, ako nemý jeho jazyk prespevoval uši, a chválil Boha. Jak niemy swoim językiem chwalił Boga. Boh je mocný. Pán Boh jest mocný. Nie cesty návratu. Nie ma drogi odwrotu. Tie vody sa nevracajú. Te vody nie wracają. Tie vody tečú, aby uzdravili národy. Te vody płyną, aby uzdravieť národy. Boh nám dal veľkú milosť. Pán Boh ukázal nám veľkú lásku. Aj tebe, polský národ. Również tobie, polský národe. Hoci sa cítiš maličký. Nawet chociaż czujesz się mały. Snáď myslíš si o tom, že kto som ja. Myślisz o sobie, kým ja jestem. Ja som len také zrniečko prachu v tom. Jestem tylko ziarenkiem prochu w tym kraju. Ale jak twoje serce będzie priame przed Bogiem. Ale jeżeli twoje serce będzie szczere przed Bogiem. Pamiętaj, co mówi Bóg. Pamiętaj, co Bóg mówi. Lebo oczy Gospodinowe chodzi po twarzy całej ziemi. Bo oczy Pana chodzą po obliczu całej ziemi. Aby našiel tych, których serce jest całe obrócone k niemu. Żeby znaleźć serce, które całe jest ku niemu zwrócone. Aby się przy tych to ludziach osławił. Żeby przez tych ludzi się uwielbić. Choćby si sa cítil posledný. Choćbyś czuł się ostatni. Choćbyś się czuła ta najmniejsza. Choćbyś czuła się tą najmniejszą. Ak oczy Pánové budu widzieć twoje serce. Jeżeli oczy Pana zobaczą twoje serce. Że już nie hľadáš swoich rzeczy. Że już nie szukasz rzeczy dla siebie. Ale hľadáš jeho slávu. Ale szukasz jego chwały. A masz jego oczy. I masz jego oczy. Masz jego uszy. Masz jego uszy. Masz jego usta. Masz jego usta. A masz jego serce. I masz jego serce. Tak Boh ťa použije. Pán Boh užije ťa. A potečie táto voda do národov. I tá voda popłynie do národov. A národy budú uzdravené. A národy budú uzdrovené. Buď požehnaný. Bądź błogosławiony. On je ten istý. On jest ten sam. Včera, dnes i na veky. Včoraj, dzisiaj i na wieki. A nech pokoj Boží. I nech pokój Boží. Ktorý prevyšuje každý rozum. Ktorý prevyšuje všelký rozum. Nech naplňa aj tvoje srdce. Nech tvoje srdce vypełni. Kristu Ježišovi. V Jezusie Chrystusie. Našom Pánu. Pánu našim. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za úvodne.